Cześć, Remador, słup z kolejnym filmie, a dziś zajmiemy się właśnie wykonaniem takiej oto półki z płytek, znaczy położeniem płytek na półce. Jak widzicie, jest tu zaciągnięte już klejem. Ten klej jest tutaj właśnie z parapetu, co u góry widzicie, co mi został. Wcześniej była tam gładź położona, a nawet zapomniałem właśnie, że tam będą płytki, potem był ultragrunt posmarowany i na to był właśnie, no resztę tego kleju, co mi zostało, nadatek z parapetu, został tam smarowany. Teraz przystępuję do docięcia sobie właśnie płytek. Ta półka, właśnie te płytki na niej to będą. To jest trzech rodzajów płytek, no tak? Bo to skądś tam mi te płytki zostały. No i trzeba wykorzystać, tak? To jest tylko tam piwnica na mój jakiś tam użytek. Tak po prostu chcę ją sobie wykończyć w ramach powiedzmy jakiejś tam nauki. No i to są trzy rodzaje płytek. Tam dwie ciemne, dwie takie duże jasne i trzy takie średnie, tak? Ale no, ważne, że są, tak? Teraz przystępuję do urobienia sobie kleju. Tu jest Atlas Ultra Goflex CTS2S1. Tylko tu nie patrzcie, bo ja to źle robiłem, bo to się powinno odmierzyć dokładnie ilość wody, ilość kleju, a nie takie dolewki. No ale powinno to być wycięte, no ale już trudno zostało. Też powinienem to mieszadło wziąć, ale do takiej mojej ilości już mi się nie chciało. Poza tym chciałem sobie przetestować, czy ta moja motowiertarka da radę. No i co? Na czyste podłoże, zagruntowane, chłonne, narzucam sobie klej, ściągam sobie grzebieniem. Następnie na płytkę nakładam sobie klej, cienka warstewka, znaczy cienka, no smaruję, dokładam. I dzięki temu, że wcześniej sobie wszystko pomierzyłem, ponacinałem, to już teraz nie muszę się niczym martwić. Wkładam sobie klipsy i kliny, tu akurat jest teoklin. Mogłem i bez tego zrobić, ale że akurat miałem tam paczki jakieś tam na testy, czy tam z akademii mi jeszcze zostały, to po prostu sobie tutaj wykorzystałem, się pobawiłem. No zawsze coś tam to ułatwia. Także o, jak widzicie, sobie elegancko bramki zakładam. I co? Tu nawet nie trzeba właśnie żadnej szczypie do tego, tylko te kliny się na dwie strony zamykają i płaszczyznują mi, tak? Płytki. Potem sobie tutaj wszystkie płytki wysmarowałem ładnie klejem. Jak widzicie, troszeczkę tam więcej dałem tego kleju, bo tam w jednym miejscu ta półka nie była idealnie w poziomie. No i dlatego musiałem troszeczkę tam dołożyć kleju, ale no tam było coś koło centymetra tego kleju, także jeszcze spokojnie mieliśmy zapas pół centymetra, żeby to dobrze wyglądało, tak? Znaczy, bo ten klej ma zakres do 15 mm, tak? Że tam spokojnie się zmieściłem. No i tam dalej już były kliny, klipsy Raimondi, bo akurat mówię, ten po paczce takiej miałem testowej i sobie po prostu to wykorzystałem. Teraz jeszcze sobie uzupełniam, tylko żeby wszędzie było uzupełnione po prostu klejem, żeby nie było pustej przestrzeni pod płytkami. I tak to właśnie wygląda. Teraz zostałem tu na jakieś tam 24 godziny, 48, żeby sobie to po prostu wyschło. I ta woda, wilgoć z tego kleju odparowała. Poziomik oczywiście mamy. Możecie właśnie powiedzieć, że nie użyłem poziomiku. Używałem, jest, także spokojnie, wszystko pod kontrolą. Następnego dnia sobie oczywiście wybijam te kliny. Tu akurat zrobiłem to rączką od wałka, bo zapomniałem gumowego młotka. No ale zrobiłem to tym, co miałem pod ręką. Przystępujemy teraz do fugowania, czyszczę sobie spoiny z ewentualnego kleju, delikatnie nożykiem, tylko tak z grubsza, żeby tam już niżej tam nie rzeźbić. Sobie wszystko ławkowcem czyszczę, można również to odkurzaczem zrobić, odkurzyć, wyczyścić. Można też te płytki umyć, aby nie zostały po prostu jakieś kurze, jakieś farfocle, jakieś paprochy przy fugowaniu. Tak płytki prezentują się przed fugowaniem. No właśnie, jakąś tam też fugę jakąś atlasowską skądś mi została, to już sobie wcześniej urobiłem. I teraz sobie pod kątem wszystko fuguję, tak aby po prostu wypchać te powietrze, tak? Fugujemy i tak po skosie, tak aby po prostu no te powietrze z tych spojnień jakby uciekało, tak? Do zewnątrz. Ja tam troszeczkę tą metodą kombinowaną to robię, ale no ważne, żeby no jak najwięcej tego tam wcisnąć, żeby nie było nigdzie dziurek. Wiadomo, o co chodzi, że tak powiem. I co, przystępujemy do zmywania, po około 30 minutach właśnie sobie zmywamy, kiedy już fuga wstępnie zacznie wiązać. Także zmywamy. I co, jeszcze raz sobie to przemyjemy, później to jeszcze trochę, za jakąś godzinę przyjdę, przemyję.
I tak to właśnie wygląda. A jeśli chcecie zobaczyć efekt końcowy, już jest teraz film na kanale z Gładzią. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, cześć!